kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a więc na rondzie. Dzisiaj taki temat, który pewnie zaskoczy trochę osób. Temat, który budzi wiele kontrowersji podczas wykładów na nauce jazdy, na kursach nauki jazdy. Kiedy pokazuję kursantom taką sytuację drogową, którą w tej chwili widzicie. A więc jeden samochód znajduje się na rondzie, na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a drugi do niego dojeżdża. I pytam, kto ma pierwszeństwo? To 99% kursantów stwierdza, że pierwszeństwo ma samochód, który na rondzie się już znajduje. Słuchajcie, patrząc na przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy powiedzieć, że pierwszeństwo ma pojazd, który do ronda dojeżdża. Zobaczcie, w tej sytuacji nie ma znaków drogowych, a więc mamy do czynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym. No, jest to rondo, które też jest skrzyżowaniem, a więc może być równorzędne. Jeżeli nie ma znaków drogowych, pierwszeństwo ma pojazd, który na rondo wjeżdża, a pojazd, który na rondzie już się znajduje, w pewnych sytuacjach będzie musiał się nawet zatrzymać i wpuścić ten samochód, który na rondo wjeżdża. Słuchajcie, nie jest to sytuacja tylko hipotetyczna, bo są w Polsce takie skrzyżowania o ruchu okrężnym, na którym przy wjeździe nie ma znaku ustąp pierwszeństwa albo znaku B20 stop. A więc w tych sytuacjach, uważajcie, pierwszeństwo będzie miał pojazd, który na rondo wjeżdża. Okej, zgodzę się z tym, że w większości sytuacji w Polsce wygląda to tak, że przy wjeździe na rondo mamy znak A7. Ale tylko dlatego pojazd, który na rondo chce wjechać, będzie musiał ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który już na tym rondzie się znajduje. Chcecie więcej informacji na temat przepisów ruchu drogowego, na temat nauki jazdy i niuansów związanych z poruszaniem się po drogach? Śledźcie na YouTubie kanał Zdaj to Prawko. Będziemy cyklicznie kolejne filmy publikować, a jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, będziemy na nie odpowiadali. Pozdrawiam, do zobaczenia znowu.